24. Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich. Zapraszamy na dwuseryjny finał konkursu indywidualnego na Kulm. Po pierwszym dniu zawodów prowadzi Kenneth Gagnès, ale to lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata lądował w piątek najdalej. Lot Petera Prewca na odległość 243 metrów to od wczoraj nowy rekord skoczni w Tauplitz bad Mittendorf. Słoweniec traci do Norwega zaledwie 1,3 punktu. Trzeci jest Austriak Stefan Kraft. Zapowiada się pasjonująca walka o złoto. Najwyżej z Polaków 15 Dawid Kubacki z poprawionym rekordem życiowym. Teraz to 208 metrów. Na półmetku rywalizacji 20 jest Klemens Murańka i 22 Stefan Hula. Kamil Stoch trenuje z nadziejami na start w niedzielnym konkursie drużynowym. Sobotnie popołudnie na Kul, Maciej Kurzajewski, dzień dobry, witam widzów programu Pierwszego Telewizji Polskiej i TVP Sport. Stawką dzisiejszych zawodów oczywiście medale Mistrzostw Świata w lotach narciarskich, a te zawody będziemy oglądać podobnie jak wczoraj w towarzystwie naszego stałego eksperta Rafała Kota. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I wszyscy, i my, i Państwo mamy taką nadzieję, że powtórzą się takie emocje jak te, które towarzyszyły nam podczas wczorajszej pierwszej serii otwierającej zawody, bo to ustawiło poprzeczkę bardzo wysoko. Tak, bardzo wysoko ta poprzeczka została ustawiona, przez to były tak piękne te zawody w dniu wczorajszym. No tutaj stuprocentowy faworyt przed zawodami, Peter Prewc, który, dodajmy, wczoraj ustanowił rekord tej skoczni w bad Mittendorf po przebudowie, został pokonany w sumie w tych zawodach wczorajszych przez Kennetha Gagnesa. Tu musi być świetna dyspozycja, muszą być sprzyjające warunki atmosferyczne i odrobina szczęścia. Wczoraj, już podczas drugiej serii Mistrzostw Świata, konkursu indywidualnego, zaczął padać śnieg i trochę nie miał szczęścia do tych warunków Peter Prewc, to też trzeba powiedzieć. Też trzeba o tym powiedzieć, ale w ogóle te skoki w tej drugiej serii były troszeczkę krótsze. Tutaj wszyscy emocjonowaliśmy się tymi dalekimi lotami, nie skokami, lotami w pierwszej serii. Ta druga była może troszkę mniej ciekawa pod względem odległości, ale to tasowanie w tej czołówce było pasjonujące. Arcy pasjonujące. Raz jeszcze Peter Prewc i przepiękny skok, 243 metry. No to stawia oczywiście nadal lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i zwycięzcę turnieju czterech skoczni w roli faworyta do zwycięstwa, bo powiedzmy sobie szczerze, te różnice, jeśli chodzi o pierwszych czterech zawodników, nie tylko Petera Prewca i Kennetha Gagnesa, są bardzo niewielkie. Pierwszy i czwarty zawodnik to różnica zaledwie 4,4 punktu. Oczywiście. Spójrzmy, jak to się układa po dwóch seriach. I tutaj trzeba jeszcze powiedzieć, że sam Peter Prewc wczoraj w wywiadzie po zawodach powiedział, że nie można jeszcze wkładać korony komuś na głowę po pierwszym dniu, bo loty narciarskie są bardzo nieprzewidywalne. Tutaj wiele tych czynników się na to składa. Czynnik szczęścia, wiatru i tak dalej, udanego skoku i tu może się wszystko wydarzyć. Te pierwsze pięć miejsc, które mamy, czyli Kenneth Gagnès, Peter Prewc, Stefan Kraft, Forfang oraz Noriaki Kasai, oni mogą między sobą było jeszcze wszystko przetasować. Zawodnicy mają za sobą serię próbną, poprzedzającą te dzisiejsze dwie finałowe serie konkursu indywidualnego i co? I Peter Prewc bardzo dobrze, 221 metrów, ale Kenneth Gagnès 238 metrów. Jak nasi zawodnicy wypadli? Klemens Murańka 195,5 i to jest 15 miejsce w tej serii, 17 Stefan Hula 190,5 i 173 metry Dawid Kubacki. Dawid Kubacki, który no jak dotąd jest najwyżej z naszych zawodników. Tak, na doskonałym powiedziałbym 15 miejscu i tam ma bodajże około 15 punktów tylko straty do pierwszej dziesiątki, a to już się, prawda, liczy. Niemniej jednak ja bym nie brał tej serii treningowej tak bardzo pod uwagę. Zarówno jeśli chodzi o Dawida Kubackiego i Petera Prewca. Tak, oczywiście. Prawda? Tutaj Peter Prewc został na pewno podrażniony, także też będzie ciekawie. Natomiast Dawid potrafi skoczyć w konkursie dużo lepiej jak na treningu. Czekamy na rozpoczęcie serii numer 3 konkursu indywidualnego Mistrzostw Świata w lotach narciarskich. Ta seria ma się rozpocząć o godzinie 14. Mamy zatem chwilę, by posłuchać rozmowy Michała Regulskiego z Łukaszem Kruczkiem, trenerem kadry naszych skoczków. Jesteśmy na półmetku Mistrzostw Świata w lotach, no i chyba oddech ulgi po wczorajszym dniu, bo naprawdę trzeba przyznać bardzo udany występ trójki Polaków.
Chłopaki zrobili swoje, skakali po prostu swoje skoki, o czym już powtarzamy. Myślę, że to do znudzenia już powtarzamy, że na tym polega właśnie skoki i dobra rywalizacja. W drugiej serii trochę mieliśmy mniej szczęścia, jeśli chodzi o wiatr w przypadku Stefana i Klimka. Niemniej jednak skoczyli takie swoje przyzwoite skoki, no i liczą się dalej w grze. Przed nami kolejny dzień. Pogoda zaczyna wkraczać też do akcji, także zobaczymy, jak to będzie jutro wyglądać. Dawid odżył i to widać po nim od razu po skoku. Dwa razy ponad 200 metrów i rekord skoczni. Co bardziej cieszy? Rekord życiowy oczywiście. Rekord życiowy. Ja myślę, że przede wszystkim najbardziej cieszą dobre skoki, bo to jest istota tego wszystkiego. Te rekordy życiowe są gdzieś zapisane w statystykach. Na pewno jest to do odnotowania i dla Dawida, i dla właśnie statystyków. Natomiast, tak jak powiedziałem na początku, najważniejsze jest to, że te skoki są dobre, są takie skoki z ikrą i to zaczyna być Dawid, ten, którego oglądaliśmy w sezonie letnim. Wspomniałem o rekordach skoczni, no bo pierwsza seria chyba na niebotycznym poziomie. Najwyższy w tym sezonie? Na pewno warunki temu sprzyjały i jury też nie zareagowało zbyt wcześnie jakimś gwałtownym obniżaniem rozbiegu i ci zawodnicy skaczący bardzo dobrze wykorzystywali tutaj bardzo dobre warunki, szczególnie w dolnej części ze skoku, gdzie ten wiatr był zdecydowanie mocniejszy. Wszystko odbyło się bezpiecznie i myślę, że podniosło poziom konkursu, szczególnie pod kątem oglądania tego dla kibiców. Wszyscy tutaj sylabami wymawiają imię i nazwisko Noriaki Kasajego. Jakie wrażenia zrobił? No, rekord skoczni w drugim skoku na tym obiekcie to chyba kosmos. On lubi tą skocznię tutaj w Kulm, natomiast trzeba przyznać, że każdy skok Noriego na wysokim poziomie zapisuje się w annałach historii, bo jest to cały czas najstarszy aktywny zawodnik w Pucharze Świata i widać po tym poziomie, który prezentuje, że nie ma zamiaru złożyć broni. A Peter Prewc wytrzymał chyba bardziej presję faworyta niż Severin Freund. No, to może być jeszcze różne kwestie, można to na różne sposoby analizować. Zawody są w grze, to są dwudniowe zawody, także mimo wszystko może się wszystko wydarzyć, ale tak jak rozmawialiśmy wczoraj, patrząc na tą dwójkę, Severin, Peter, to stawiałbym na Petera. Właśnie, a propos wczoraj, jeden z trudniejszych dni w karierze trenera? O, takich jest wiele. Myślę, że nie ma ich co kłaść na wagę, które są trudniejsze, które są łatwiejsze. Czasami trudne dni są z całkiem innych powodów, aniżeli tylko skoki na skoczni. Także na pewno to nie był łatwy dzień i dla nas, dla sztabu, dla zawodnika, ale myślę, że wczoraj ten dzień, mimo że był trudny, był też ważny. Wczoraj wydawało się, że z tej nadziei wiary Kamila nie zostało praktycznie nic. Dzisiaj nowy człowiek. Co się stało wczoraj po południu? To nie tylko po południu, to jest to cały proces, który był od wczoraj, od tego, co się stało tu na skoczni, bo to się zaczęło słabymi skokami na skoczni podczas serii treningowych, podczas konkursu, a skończyło się dzisiejszym porankiem, kiedy Kamil wstał z taką nadzieją do walki, wyzerowany. No ale co się stało? Myślę, że długa, spokojna, merytoryczna rozmowa w wąskim gronie, analizowanie tego, co może być przyczyną takiego stanu rzeczy, że z pewnymi czynnościami ma problem, przeanalizowanie, odrzucenie rzeczy, które no, wydały się z góry, że to nie to. No i myślę, takie to nie, że problem jest rozwiązany, natomiast jest przynajmniej między nami nazwany. Pierwsze wrażenie było takie, że Kamil ucieka, kończy mistrzostwa, wyjeżdża do domu, decyzja została zmieniona. Dobrze, że tutaj zostaje? Mamy cały czas gdzieś w głowie z tyłu, że Zakopane za tydzień. Wyjazd do domu niewiele wnosił, bo tak jak Kamil sam powiedział, on chce skakać, on chce latać, to jest jego żywioł i chciał po prostu tutaj zostać. W momencie, kiedy otwarła się faktycznie szansa na to, żeby oddać choćby po tym jednym locie, chciał z tego skorzystać. Myśmy też na to przystali, bo wyjazd i trening gdzieś no nic wiele nie wnosił, bo na treningach wszystko gra. A drużynówka? Jest brany pod uwagę do składu? Na razie podejmujemy decyzję z dnia na dzień. Jutro przynajmniej konkurs indywidualny i dopiero po tym indywidualnym będziemy podejmować decyzję w kontekście konkursu drużynowego. Jeszcze jutro miejmy nadzieję, że pogoda dopisze i ta dwójka zawodników, która nie startuje w konkursie indywidualnym, czyli Piotrek i Kamil, będą mieli okazję oddać jeszcze jeden skok tutaj na skoczni i później zdecydujemy, na którego postawimy. Rozumiem. Bardzo dziękuję. Tyle trener kadry Łukasz Kruczek.
Tam jest to, chce skakać, chce latać i super jest słyszeć takie słowa. My oczywiście wspieramy naszego mistrza, bo tego wsparcia szczególnie teraz potrzebuje i mamy nadzieję zobaczyć go, kto wie, może już jutro podczas konkursu drużynowego kończącego Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich, a jeśli nie, to w Zakopanem. Zresztą wczoraj sporo naszych widzów kontaktowało się z nami, pytało i prosiło o to, żebyśmy na bieżąco informowali, jak przedstawia się sytuacja w Zakopanem. Nie tylko pogodowa, ta jest dobra, pada śnieg tak. I będzie piękny zimowy anturaż, ale czy te zawody no nie są zagrożone. Tak, na tą chwilę możemy, tak, stwierdzamy autorytatywnie, że zawody nie są zagrożone. Zarówno dzisiejszy, jutrzejszy FIS Cup, który już trwa, odbywa się bez przeszkód i Puchar Świata w Zakopanem będzie bez przeszkód. Mamy pełną deklarację współpracy i dobrej współpracy z dyrekcją COS-u w Warszawie i myślę, że tego się trzymamy i zielone światło jest. To pozdrawiamy włodarzy Centralnego Ośrodka Sportu, a my już przenosimy się do Taupitz Badmintendorf, skocznia do lotów Kulm. Sebastian Szczęsny i Marek Rudziński czekają na Państwa na stanowisku komentatorskim Telewizji Polskiej. Dobrej zabawy. Za niecałe 2 godziny poznamy mistrza świata w lotach narciarskich. Zaledwie 3,3 punktu to jest różnica między pierwszym zawodnikiem po 3 seriach konkursu indywidualnego Mistrzostw Świata, a wiceliderem Peter Preft znowu jest najlepszy, ale jeszcze przed nami seria finałowa. 244 metry, Słoweniec błyszczy w tym sezonie, jest liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, zwycięzcą turnieju 4 skoczni i teraz to jest na najlepszej drodze do tego, by sięgnąć po złoto Mistrzostw Świata w lotach, ale... Wszystko jest możliwe w lotach, natomiast absolutnie trzeba powiedzieć, że mu się to należy, bo... Wczoraj rekord skoczni, dzisiaj nowy rekord skoczni o metr dalej. Ja myślę, że jury już nie dopuści, myślę, że 2 razy dla nich to wystarczy. Poza tym te skoki mogą być niebezpieczne. Przykład tu choćby Johanna Andre Forfanga, który skoczył na długość 240 metrów i był upadek, prawda? Nic się nie stało, pełen radości zszedł z wybiegu. Wiwatując nawet, tak. To Peter Prewc raz jeszcze... Z tego doskonałego skoku w 3. serii, 244 metry, ale to było ciekawe, jak tam podchodził do lądowania. Ciekawe, bo tam już około 220 metra wydawało się, że już będzie musiał lądować, natomiast to, co cechuje doskonałych lotników, to, że oni nie odpuszczają do końca i jeszcze tam dostał troszeczkę powietrza i przeciągnął, myślę, że około 20 właśnie paru metrów ten skok. Podobny skok miał wprawdzie krótszy Kraniec, który też jest wiadomo tym jednym z najlepszych lotników na świecie. Oni wiedzą, co robić w tej końcówce, żeby nie poddawać się jeszcze. O, tutaj mamy ten moment, że już właściwie się wykładał, a jeszcze dał radę 20 parę metrów ulecieć i to spowodowało pobicie rekordu na 244 metry. Przy takiej odległości, takie lądowanie, to od razu nam się przypominają te najlepsze czasy Adama Małysza, Willingen i to, jak silne nogi musi mieć zawodnik. Zawodnik, który jest oczywiście w doskonałej formie. Tak, umówmy się, że jeżeli chodzi o obciążenie stawów kolanowych głównie, to jeżeli zawodnik ląduje gdzieś tam na zeskoku, w granicach punktu K czy coś, nie są duże przeciążenia, jeżeli się umiejętnie ląduje. Natomiast każde lądowanie już na tym płaskim, za tym HS skoczni, tutaj pobicie tego rekordu, czyli po tym 240 metrze, to już jest bardzo, bardzo mocne takie sprasowanie do podłoża i te kolana muszą być bardzo mocne i bardzo łatwo o kontuzję. My z niecierpliwością czekaliśmy na ten ostatni skok ostatniego zawodnika w 3. serii, lidera po pierwszym dniu na skok Kenneta Gangnesa. Jaka będzie jego odpowiedź? No i wydaje się, że zrobił wszystko, co było w jego mocy, bo to jest jego rekord życiowy, 238,5 metra, tak. Ale zabrakło, mimo niższej belki startowej. Tutaj był taki warunek, co powiedzieliśmy wspólnie, że on, żeby się zbliżyć do Prewca, musi pobić swój rekord życiowy. Wykonał to. Miał niżej o 1 belkę. Przypomnijmy, że Peter Preft skakał z belki numer 14, natomiast Gangnes skakał z 13, jednak nie wystarczyło to i jest dalej ta różnica minimalna, 3,3 punktu. To naprawdę na skoczni do lotów narciarskich to jest nic. Nam i Państwu i zawodnikom przede wszystkim pozostaje życzyć dobrej pogody, żeby te warunki nie namieszały gdzieś tam. Jeszcze zdanie? Tak, nasi zawodnicy, jeżeli chodzi o właśnie Stefana Hulę i Dawida Kubackiego, spisali się nieźle. I tego się trzymajmy do samego końca, niech to trwa. Wracamy do Sebastiana Szczęsnego i Marka Rudzińskiego.
Każdy kolejny konkurs, niezależnie czy są to konkursy Pucharu Świata, czy konkurs indywidualny Mistrzostw Świata w lotach narciarskich utwierdza nas w przekonaniu, że ten sezon należy do jednego aktora, do Petera Prewca. Tak, wszystko zgarnia, co można, co staje mu na drodze i uważam, że zasłużył na tą wygraną. Wprawdzie bardzo szkoda, że nie odbyła się ta czwarta seria skoków w Kulm, ale wydaje mi się, że po tych trzech zasłużenie wygrał Peter Prewc. Czy nie do końca według scenariusza zakładanego przez organizatorów tych zawodów, ale i tak z ogromnymi emocjami, największe na początku tych zawodów, wczoraj w pierwszej serii, no i dzisiaj w serii numer 3 na pewno, jeśli chodzi o pierwszą dziesiątkę, to mieliśmy loty na najwyższym światowym poziomie, jak przystało na Mistrzostwa Świata, no i to był wielki spektakl sportowy, tak należałoby to określić. Tak, ta pierwsza dziesiątka naprawdę dzisiaj wzniosła się na wyżyny i nawet przy tych niezbyt sprzyjających warunkach, dodajmy atmosferycznych, pokazali wspaniałe loty narciarskie. Dodajmy jeszcze, że ta pierwsza trójka, która za chwileczkę odbierze medale Mistrzostw Świata, czyli Peter Prewc, Kenneth Gagnes i Stephen Kraft, bardzo blisko punktowo. Nawet jak to rozbijemy na trzy serie, które się odbyły, to tam jest różnica 3,3 punkta do Petera Prewca i 6,4. Na skoczni do lotów narciarskich, tak, to jest naprawdę nic. Ale jest rozstrzygnięcie, lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i zwycięzca turnieju czterech skoczni do tych swoich trofeów dokłada jeszcze zwycięstwo i złoty medal w Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich. My musimy powiedzieć, że te zawody, te mistrzostwa, konkurs indywidualny udany przede wszystkim dla Dawida Kubackiego, jeśli chodzi o polskich zawodników, bo to 15 miejsce, to jest dobre miejsce Polaków. Ja myślę tak, jeżeli byśmy przed tymi mistrzostwami świata w lotach powiedzieli, że któryś z naszych zawodników, no może nie liczmy tutaj Kamila, tutaj na pewno wszyscy liczyli na więcej, nie ukrywajmy, ale pozostali zawodnicy, że 15 miejsce uważam, że byłoby brane w ciemno i Dawid pokazał, że potrafi skakać ponad te 200 metrów regularnie, pobił swój rekord życiowy. Myślę, że może być zadowolony z występu na tych mistrzostwach świata. 15. Dawid Kubacki, 21. Stefan Hula, 26. Klemens Murańka. I pewnie gdzieś dzisiaj wieczorem możemy już poznać skład naszej drużyny na jutrzejszy konkurs. Ja myślę, że na pewno już u Łukasza klaruje się ta sprawa. Ja myślę, że zobaczymy Kamila Stocha, bo jemu jest to potrzebne, takie przełamanie. I myślę, że będzie wystawiony w tej ekipie. A wracając jeszcze do Stefana Huli, jak zawsze solidny. On nie schodzi poniżej tam jakiegoś poziomu i to 21. miejsce jest adekwatne do tego, co prezentuje w Pucharze Świata. Natomiast Klimek Murańka, ja o nim powiedziałem przed rozpoczęcie Mistrzostw Świata w lotach, że z tych zawodników, którzy są, reprezentują nasz kraj, on ma największe predyspozycje jako lotnik. No niestety, tu mu nie poszło do końca tak, jak by myślał. Przed nami jeszcze niedzielny konkurs drużynowy Mistrzostw Świata w lotach narciarskich, ale my gdzieś tam myślami też już wybiegamy do przyszłotygodniowych zawodów w Zakopanem. Dzisiaj w zimowej stolicy Polski, rzeczywiście zimowej, bo zima zawitała w całej Polsce i również do Zakopanego. Konkurs FIS-owski został rozegrany. FIS-Cup był rozgrywany dzisiaj. Stefan Huber, Austriak, zwycięzcą, ale mamy też wysokie miejsce Kuby Kota, który znowu skacze. No, Kuba się już, można powiedzieć, tak bawi od czasu do czasu. Jeszcze coś tam dla siebie skacze, trenuje. 6. miejsce. Pogratulowałem synowi. Uważam, że bardzo dobrze, jak na to. Piąte miejsce. Tak, piąte miejsce. Tak przynajmniej stanowi oficjalna informacja. Gratulujemy, panie Jakubie. Maciek Kot był w Szczyrku, ale już chyba przenieśli się panowie, przygotowując się do Zakopanego, na Wielką Krokiew. Zgrupowanie rozpoczęto w czwartek. Skakano na skoczni w Szczyrku, potem na jeden popołudniowe skoki do Wisły i były zaplanowane jeszcze dzisiejsze skoki w Szczyrku, jednakże te opady śniegu i wiejący wiatr uniemożliwiły skakanie na tej skoczni. Dzisiaj wracają do Zakopanego i chcemy przeprowadzić trening w Zakopanem na dużej skoczni około wtorku. Tam już Jan Kowal czuwa nad wszystkim.
Oczywiście zawody Pucharu Świata w Zakopanem na Wielkie Kroki będziemy Państwu pokazywać w Telewizji Polskiej, w Jedynce i na antenie TVP Sport. Jutro konkurs drużynowy. Zapraszamy Państwa od godziny 13.35 do naszego kanału sportowego TVP Sport. Od 13.55 będziemy też w programie pierwszym Telewizji Polskiej. I co, z nadziejami chyba na kolejny dzień w świetnej rywalizacji sportowej będziemy czekać, bo to, co pokazała nam czołówka najlepszych zawodników świata, to daje gwarancję, że jutro, jeśli pogoda oczywiście pozwoli. Bądźmy pewni, że będzie wspaniała rywalizacja, bo drużynowe konkursy jeszcze mają to coś w sobie dodatkowego. Prognozy na jutro nie są zbytnio dobre, ale tak jak powiedział właśnie tutaj Heinz Kutin, że Kulm rządzi się swoimi prawami i tamta pogoda może się jakoś ustabilizować. Podobnie jest też w Zakopanem. My oglądamy już szykujących się do dekoracji medalowej najlepszych zawodników konkursu indywidualnego Mistrzostw Świata w lotach narciarskich. Peter Prewc zwycięzcą. Peter Prewc wczoraj 243 metry, nowy rekord skoczni, przebudowanej skoczni Kulm. A dzisiaj ten wynik jeszcze poprawiony o 1 metr. Kenneth Gagnes, który po dwóch wczorajszych seriach był liderem, dzisiaj zrobił wszystko, co było w jego mocy, bo odległość 238,5 metra pokazała i rekord życiowy pokazała, że chciał też walczyć do samego końca i nie udało się. No, tak, przegrał zaledwie różnicą 3,3 punktu. I było to nawet belkę niżej. No niestety nie wystarczyło to na znakomitego Petera Prewca. Słoweniec królem skoczni w sezonie 2015-2016. Zapraszamy Państwa na jutrzejszy konkurs drużynowy. Dziś to wszystko. Kłaniamy się nisko. Rafał Kot, bardzo dziękuję. Dziękuję i Maciej Pożajewski. Miłego sobotniego popołudnia Państwu życzymy. Do zobaczenia jutro.